Ave wszystkim, z tej strony Przemo i dzisiaj obalimy złego Przema, który jest tutaj. Siedzi sobie na tronie i nie wiem, miał być jakiś śmieszny wstęp, ale nie wyszło jak zwykle. Dobra, w dzisiejszym odcinku spróbujemy odzyskać to, co należy do nas, mianowicie ten tu kraj. Bo jak pewnie pamiętamy, no, z króla po śmierci Bolesława stałem się księciem, co mi się nie podoba strasznie, więc tutaj się coś widzę buduje, dobra, więc wypowiemy sobie wojnę o sukcesję jakąś taką. Ile ci Polacy mają tutaj wojsk? No, troszkę tego jest, ale poza nagrywaniem odnowiłem swoje sojusze. Mam sojusz z cesarstwem, nadal mam sojusz z Sferikę. A Węgry mnie nie wesprą jakoś, tak dziwnie wyszło. Niestety. Zatem to, co nam zostaje, to wypowiedzieć mu wojnę o Polskę. I teraz tak. Mam nadzieję, że oni mnie wesprą, moi sojusznicy wielcy. A co to właśnie jest? Dobrze. Zatem próbujemy. Wojna została nam. My wypowiedzieliśmy wojnę. My wypowiedzieliśmy tę wojnę i my tę wojnę musimy wygrać. Weźmiemy sobie Józefa jako komandera, a drugiego weźmiemy sobie Stefana. Dwóch naszych tutaj ziomali. Dobra, robimy to tak. Dobra. Ci nas wesprą. Przynajmniej tyle dobrego. O, i cesarstwo niemieckie już jest na horyzoncie. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Jednak Niemcy to są spoko ludzie. Serio, to wszystkie są moje ziemie? Wow. Dobrze. Krzysztof, ja bym chciał, żebyś ty jakoś tam nam tam nie dowodził. Wolałbym, żeby to na przykład był ty. Dobra, niech to zostanie w sumie. Na razie zajmiemy się tą granicą, bo jakoś wolę na razie unikać wojsk polskich, ponieważ no, jest ich trochę za dużo i czekam też na posiłki od moich strzeżeń. Węgry! Węgry mogą nas wesprzeć. Zakończyła się rewolucja. W ogóle swoją drogą Węgry tutaj jakimś cudem zdobyły ziemię, ale tak swoją drogą. Ważne, że oni chcą nam pomóc. Węgry chcą nam pomóc, ludzie. Właśnie dołączają do wojny o sukcesję. Jako to książę stał się królem, a później nawet cesarzem. Znaczy, w zasadzie może jeszcze nie, ale no. Aha, dobra, co my tu mamy? Improve diplomacy, improve learning. Bądź kanclerzem. Ja chcę mieć syna. Chcę mieć syna. Dobra. Ruszajmy do Krakowa, bo tam widzę idzie armia niemiecka. Przydałoby się ją wesprzeć. Tylko droga armia niemiecka. Chodźmy. Dobra, wszyscy tam pójdziemy. Bardzo mnie to cieszy. Co? Ej no! Tak się nie robi. No wiecie wy co? Tak się nie robi, śmiecie.
O, ale przynajmniej moja żona jest brzemienna. Co my tu mamy? Prince Grzegorz, Albinale. Aha, bo mój brat. Coś tam mu się stało. On tam jakieś przestępstwo popełnił chyba. I muszę go zamknąć w więzieniu. Przykro mi, bracie. Tak to bywa. Niestety. Czterech dowódców potrzeba. Na razie nie są oni jacyś superowi. Ale że muszą wystarczyć. Musimy walczyć o nasz naród. Ej, oni tu wygrywają, oni tu wygrywają, ludzie, oni tu wygrywają. Książę Grzegorz siedzi w więzieniu. Dobra, przykro mi. O, WarCamp został w międzyczasie zbudowany w Płocku, bardzo mnie to cieszy. Dołączmy do armii węgierskiej pod Cieszynem. To będzie spoko. Dzisiaj myślę, już nie będę jakichś takich superowych cięć robił. Bo wydaje mi się to po prostu zbędne. Myślę, że po prostu całe to wszystko poświęcimy naszej wojnie. Idę wesprzeć Węgrów. Węgry, spoko ludzie. Powiem już ostatni odcinek, zawsze się Polak, Węgier. Znaczy przedostatni, że Polak, Węgier, dwaj wrogowie to... No, jednak czasem trzeba coś poświęcić. No, wtedy to też była inna dynastia na tronie Węgrów. Na szczęście Salomon, wtedy ówczesny król, odzyskał władzę, więc... też nie było tragedii. Ale dobra. Szturmujmy. Cieszyn Polek. Ło, mamy sobie córkę. Nazwijmy ją Alex. Będzie sobie Alex. Bardzo ładne imię. Sam bym tak córkę nazwał. Takie angielskie imię, bardziej amerykańskie w sumie. Dobra, gromimy ostatnie armie polskie. Powiem szczerze, ta wojna nie jest aż taka trudna, jakby się mogło wydawać. Teraz trzeba przejąć stolicę. Poznań. To ma być stolica 912 żołnierzy, tylko no błagam was. Czy wy sobie ze mnie jaja robicie? Co? Dobra, nie, co ten major Józef tam sobie o mnie myśli, ale... Dobra, kolejny rush. 99% przyjąłem, super. Jeszcze 1%. Jeszcze 1%. Dobra, szturmuj to. Dziękuję. I w ten oto sposób kończymy wojnę o sukcesję. Cięcie. Wybaczcie za cięcie, ale musiałem tam wyjść na chwilę spokoju i ogółem nieważne. Dobra, co my tu mamy? Śląsk. Co dalej? Tytuł do sukcesu. Polska może nasza zostać piękna znowu nam zabrana. Trzeba zmienić panujący tu ustrój. Trenować mnie tutaj żołnierzy, proszę. To tam nie wracaj, to tutaj rób. Gdzie to jest?
To tutaj? O-o. No to tak trochę wyścig zbrojeń bym powiedział. Ale to może się udać, tylko czekajcie. Na czym ten ustrój polega? Gable, kind. To jest chyba, że właśnie dziedziczna. Bo na razie jesteśmy elekcyjną, arystokratycznym królestwem, a my chcemy monarchię dziedziczną. Dlatego od razu pierwsze co robimy, zwiększamy Crown Authority, przynajmniej się staramy. Podatków nie będę ruszał. Ten niech sobie tam gnije w więzieniu na razie, później się nim zajmę, może go wymienię na lepsze zwierzątko. No ale dobra, wojna o sukcesję została zakończona naszym zwycięstwem. Jesteśmy władcami tych ziem. Co my tu mamy? Jak wyglądają nasze sojusze? Są stabilne bardzo. I to mi się podoba. Kurde, normalnie to bym wypowiedział świętą wojnę o Prusy, ale... To tutaj... Trzy prowincje dla nas. Co prawda to by oznaczało jakby... Wybaczcie zacięcie, ale wbili mi do pokoju. Dobra, zastanówmy się. Ja bym bardzo chciał tę ziemię. Problem w tym, że nasza Polska byłaby podzielona na dwie części. Część tą i część tą. Ale byłby też pretekst, żeby ścisnąć Kijów i po prostu zdobyć to wszystko. I myślę, że jest to dosyć spoko pomysł. Myślę, że do tego właśnie będziemy dążyć, ale jeżeli co się stanie, zobaczymy już, myślę, w kolejnych odcinkach, ponieważ nie wiem, ile ten odcinek już trwa. Chciałem go głównie przeznaczyć po to, żeby właśnie odzyskać to, co należało do mnie, czyli Polskę całą. A że wszystko już mamy tutaj zrobione, to w takim razie komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, jeśli Wam się podobało to wszystko i do usłyszenia w kolejnych materiałach.